Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejną recenzję perfumową zapachu od marki Alexander J, seria The Collector. Tym razem zajmiemy się interpretacją zapachu, który nazywa się Golden Oud. Bardzo ciekawa kompozycja, dosyć ostra, dosyć słoneczna, dosyć patchoulowa, bym nawet powiedział. Co tu dużo mówić? Lecimy z tematem. Jak wiecie, ja uwielbiam zapachy w klimatach arabskich. Zapach Golden Oud może nie jest takim typowo arabskim zapachem, który, jeżeli lubicie arabskie zapachy, to wiecie, o czym mówię. Mają one taką specyficzną nutę, ale spokojnie ten zapach można by było podciągnąć właśnie pod ten klimat arabski, dlatego że tu mamy naprawdę bardzo ciekawe drzewne aromaty. Co prawda, moim zdaniem, z przewagą taką patchoulową, taką piwniczną, wręcz nawet patchoulą, ale mamy też tu dużo nut drzewnych. Zapach jest też taki bardzo słoneczny. Czujemy tu taką rozgrzaną pustynię, która naprawdę daje tam nam pogarze. Dodatkowo, jeśli chodzi o historię tego zapachu, to mamy tu taką interpretację, że marka chciała stworzyć właśnie taką wersję podróż na Bliski Wschód, właśnie pustynią, gdzie mamy długie karawany, które wiozą egzotyczne dobra, które wiozą luksusowe dobra, więc to jest taka kwintesencja takich właśnie arabskich podróży po pustyni karawanami z różnymi dobrami. Także lecimy z unboxingiem, omówimy sobie skład, omówimy sobie to, jak on pachnie, bo uważam, że pozycja jak najbardziej godna jest przedstawienia. Tu będziemy mieli już taką lekką rozbieżność kolorystyczną, dlatego że box jest czerwony, szkatułka skórzana również jest czerwona. Zobaczcie, również szkatułka jest czerwona. Jak widzicie, taka krwista, intensywna czerwień, przepiękna, bardzo mi się podoba. W ogóle ja uwielbiam połączenie czerwieni bądź takiego bordo ze złotem. Mega mi się to podoba, bardzo ładnie. Tu mamy krwistą czerwień, ale sama butelka jest już złota. Więc moim zdaniem jest to też fajny taki twist, trochę coś innego, nie wszystko w tym samym kolorze. Także lecimy ze samą butelką. Butelka, jak widzicie, cała od góry do dołu złota z różnymi takimi kalejdoskopowymi załamaniami w różnych odcieniach. Mamy tu ciemne złoto, mamy tu matowe złoto, takie szczotkowane, oraz mamy błyszczące złoto, pełno różnych trójkącików. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze i cała butelka prezentuje się iście królewsko oraz pałacowo. Tak butelka prezentuje się w dłoni. Zresztą, co tu dużo mówić, ale no, ogólnie kraje arabskie kojarzą nam się ze złotem, więc wydaje mi się, że gdyby ta butelka miała inny kolor, to raczej nie byłoby takiej interpretacji. Mamy interpretację arabską, więc butelka jest złota. Sam zapach, powiem Wam, że jest mega niesamowity. Jest absolutnie niesłodki. Jest to zapach wytrawny. Zapach, który jest mocno drzewny. Na początku lekko syntetyczny, ale później przeistacza się właśnie w taką mocno drzewną kompozycję. Taką wręcz gorącą, rozgrzaną. Nie jest to słodki zapach, jest to wytrawny zapach, ale bardzo ciepły w formie takiego rozgrzania. Czyli mamy tu nuty solarne, nuty, które powodują to, że czujemy się, jakby wręcz świeciło w nas słońce. Nie ma tu zapachu opalonego ciała, ani zapachu mleczka do opalania, nic z tych rzeczy. Czuć tu po prostu mega rozgrzany piasek pustyni, słońce, patelnia, nuty drzewne, aromaty nie z tej ziemi, także zapach naprawdę jest godny również uwagi. Jego trwałość może nie jest jakaś zabójcza, chociaż powinna być, dlatego że użycie takich składników i w ogóle zapachy tego typu powinny być bardzo trwałe, ponieważ te same składniki, które po prostu jest z nich zrobione, powinny być już mega trwałe. Natomiast u mnie ten zapach dosyć szybko ulatuje. Szybko mam na myśli 6 godzin, 6-7 godzin, co też nie jest źle, ponieważ no, z reguły jak gdzieś zakładamy zapach, to raczej na jakieś jedno wyjście. Bo jeżeli ja wiem, że mi nie będzie od rana do nocy, to użyję takiego zapachu, który wytrzyma mi ten czas i nie będę mieć możliwości odświeżenia się zapachem, więc wtedy użyję takiego. Czy wyjście do pracy, czy wyjście po prostu gdzieś na jakiś obiad, czy na kawę, czy na kolację, czy do kina, czy po prostu na jakąś rodzinną imprezę.
ja spokojnie taki zapach mogę sobie nałożyć i ja wiem, że przez cały czas trwania tego wydarzenia danego ten zapach będzie wyczuwalny. I projekcję ma mocną, natomiast trwałość, tak jak mówię, 6-7 godzin. Więc projekcja jest dosyć spora, ponieważ no, mamy tu składniki dosyć mocne i intensywne, ale trwałość, tak jak mówię jeszcze raz, 6-7 godzin, więc spokojnie ten zapach można sobie odświeżyć. Co znajdziemy w środku? Tu naprawdę jest tak bardzo wytrawnie. Jest tu jeden składnik, który nada nam trochę takiej delikatnie wysłodzenia, delikatnie ogłady, chociaż moim zdaniem on jak sam w sobie nie jest wyczuwalny, natomiast trochę łagodzi nam tą kompozycję. Nuta głowy to Solar HS, czyli właśnie taki składnik, który powoduje nam, że czujemy po prostu zapach słońca. Ciężko to wyjaśnić, ale ja jak byłem w Egipcie i ta patelnia była 40-stopniowa non-stop, ja wręcz czułem zapach tego słońca. To te rozgrzane kamienie, rozgrzany piasek, właśnie to słońce mega dawało nam taki fajny aromat, więc dlatego wiem mniej więcej, o co chodzi. W nucie serce znajdziemy białe drzewa, wetywerię, drzewo sandałowe, paczule oraz fiołek. I fiołek właśnie jest tym składnikiem, który gdzieś tam nam minimalnie nada takiej właśnie głębi, trochę pudrowości, załagodzi to wszystko, tak samo jak i drzewo sandałowe. No i w nucie bazy znajdziemy agar, mech dębowy oraz piżmo. Mech dębowy również jest taki ostry, wytrawny, bardzo taki głęboki, lekko ziemisty, paczula ziemista, agar ostry, drzewny, bardzo czasem i zwierzęcy. Tutaj ten agar nie jest zwierzęcy, absolutnie nie ma charakteru takiego animalnego, natomiast jest wyczuwalny agar, jest wyczuwalna paczula, jest wyczuwalna wetyweria, może nie jakoś mocno, bo jak wiecie, ja za wetywerem nie przypadam, natomiast to wszystko tworzy niesamowitą całość. Piżmo, no gdzieś tam może jest, ale ja jego nie wyczuwam. Także jest to zapach, który jest mocno paczulowy, który jest mocno drzewny, w którym czuć agar i ten agar naprawdę jest tutaj lekko gryzący. Tak jak wam mówiłem, animalny i zwierzęcy, nie czuć tu żadnej obory, nic z tych rzeczy. Tak jak wiecie, ja mam dwa takie zapachy w swojej kolekcji arabskiej, które są lekko oborowe, że tak powiem, które mają wydźwięk takiego mocnego agaru, w którym wręcz wydobywają nam się takie animalne nuty. Tutaj nie. Tu mamy po prostu ostry, gryzący ud. Dodatkowo fajna, przyjemna, mega ziemista paczula i właśnie ten taki efekt rozgrzanego piasku słońcem, rozgrzanej atmosfery pustyni. No, zapach jest przepiękny. Zapach będzie dla wszystkich osób, które lubią tego typu klimaty, na pewno dla wszystkich osób, zarówno dla pań, jak i dla panów, które lubią paczule, którzy lubią wetiver, którzy lubią wszelkiego rodzaju drzewne aromaty, którzy lubią agar, ponieważ jednak tu on jest wyczuwalny. Tak jak wam mówiłem, nie jest to animalny agar, jest to po prostu taki konkretny, mega wytrawny, lekko gryzący bym nawet powiedział. Natomiast on na skórze bardzo ładnie się ociepla, bardzo ładnie współgra ze skórą, ponieważ no jak tu wąchamy skorka, no to ten agar jest taki nieokrzesany. Natomiast podczas ciepła naszej skóry te nuty solarne jeszcze bardziej z niego wychodzą. Dodatkowo właśnie ten agar nam się wyłagadza. Nuty drzewne, wetiver, to jest naprawdę niesamowita kompozycja. Najbardziej dominujące nuty to agar i paczula, moim zdaniem. To są takie nuty, które najbardziej dominują w tym zapachu. Przepiękny zapach, bardzo taki elegancki, moim zdaniem świetny na takie turbo eleganckie wyjścia, nawet na imprezy, dlatego że ma on w sobie taki właśnie fajny, podniosły i lekko zadziorny charakter. Na pewno też będzie to zapach, który świetnie się sprawdzi na wszelkiego rodzaju takie okazje bardzo oficjalne, dla takie lekko bym nawet powiedział sztywne spotkania, na takie bardzo dystansujące. Wiecie, jak to jest na takich spotkaniach, jeżeli byliście. Bardzo ciekawie on się układa na skórze i wydaje mi się, że będą osoby, które powinny się was spytać, czym wy pachniecie, ponieważ ja pachnąc tym zapachem już raz miałem pytanie zwrotne, czym to
ciekawym pachnem. Ten zapach mógłbym porównać też do takich zapachów typowo montalowskich, typowo manserowskich. Jeżeli lubicie zapachy montal, mansery, to spokojnie myślę, że się polubicie. Dlatego, że ten zapach spokojnie mógłby należeć do Montal czy Mansera i to jest jeden, że tak powiem, pies. Przepiękne też zapachy, bardzo takie intensywne. Jest ten zapach właśnie lekko taki metaliczny. Właśnie ta nuta takiego aromatycznego udu, drzew, kwintesencja ciekawego, paczulowego, wytrawnego zapachu, absolutnie nie słodkiego. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taka ilość informacji Wam wystarczy na temat tego zapachu, dlatego że wydaje mi się, że to jest właśnie taki najprostszy jego opis. Nie jest on jakiś mocno rozbudowany, jest to po prostu bardzo dobry, drzewno, paczulowo, agarowy, wytrawny zapach. Przepięknie się nosi, turbo elegancki, do garnituru, do eleganckiej sukienki, na ciekawe wyjścia, na imprezy wszelkiego rodzaju, myślę, że się sprawdzi wyśmienicie. Trwałość nie jest może jakaś super, ale za to projekcja jest bardzo dobra, więc zawsze ten zapach można odświeżyć, bądź po prostu gdzieś go ze sobą zabrać. Dajcie koniecznie znać, czy ten film Wam się podobał, jak Wy postrzegacie zapachy takie z agarem, jak Wy postrzegacie zapachy z paczulą, czy lubicie tego typu klimaty. Jeżeli znacie Golden Oud od Alexander J, to koniecznie również napiszcie, jak Wam się sprawdza, jakie są Wasze doświadczenia na temat tego zapachu. Będzie mi mega miło czytać tego typu komentarze, także zachęcam do komentowania. I jeżeli film się podobał, to wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć.